Piotr Gąsowski został zatrzymany, kazali mi się uspokoić. Piotr Gąsowski poleciał do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska przygoda nie zaczęła się dla niego najlepiej. Prezenter Polsatu najpierw został poddany dodatkowej kontroli na lotnisku, a później jego auto zatrzymała amerykańska policja. Gąsowski relacjonował swoje przygody na Instagramie. Sam nie dowierzał w to, co mu się przydarzyło. Piotr Gąsowski jakiś czas temu wyruszył w daleką podróż. Tym razem wybrał się aż za ocean. Zwiedzanie Stanów Zjednoczonych rozpoczął od wizyty na Florydzie. Po długim locie nie mógł się jednak zrelaksować. Na lotnisku został bowiem zatrzymany na dodatkową kontrolę. Zaraz po przylocie do Stanów Zjednoczonych Piotra Gąsowskiego spotkała niemiła niespodzianka. Gospodarz programu Twoja twarz brzmi znajomo, opowiedział swoim fanom na Instagramie. O tym, co go spotkało. Okazało się, że po opuszczeniu pokładu samolotu, zatrzymały go lotniskowe służby. Przyleciałem do Miami i dali mi na paszporcie jakąś tam czerwoną czy tam pomarańczową nalepkę. Trzymają nas tutaj bez żadnego wyjaśnienia, opowiadał Gąsowski na bieżąco na Instastory. Gąsowski spędził na lotniskowej kontroli 1,5 godziny i jak twierdzi, nie udało mu się dowiedzieć, jaki był powód jego zatrzymania. W swojej relacji na Instagramie zapewniał fanów, że nie jest ani przemytnikiem, ani członkiem żadnej grupy przestępczej, puścili. Nie wyjaśnili, dlaczego zatrzymali. Co było nie tak? Nie wiem. Kazali mi się uspokoić. Ale ja byłem spokojny. Powiedziałem tylko, że nie rozumiem powodu zatrzymania. A immigration officer powiedział, że nie może mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo to tajemnica, powiedział Gąsowski, po godzinie i 25 minutach wypuścili mnie z tego miejsca. Jestem wykończony. Pytali się o wszystko. Znalazł się pan, który mówił po polsku. Zresztą tylko prawdopodobnie dlatego, że wypatrzył mnie w internecie, to trwało tylko godzinę i 25 minut, dodał. To jednak nie wszystko. Kiedy Piotr Gąsowski wydostał się z lotniska i myślał, że jego kłopoty się skończyły, okazało się, że pech wcale go nie opuścił. Aktor udał się do wypożyczalni po samochód. Ale dopiero czwarte auto okazało się sprawne. Z kolei niedługo po wyjeździe na amerykańskie ulice zatrzymała go policja. Słuchajcie, jakby tego wszystkiego było mało, zatrzymała mnie policja. Nie wiem, co zrobiłem. To się wszystko nie dzieje, relacjonował na bieżąco Piotr Gąsowski. Tym razem także aktor musiał poczekać na podanie powodu swojego zatrzymania. Pan policjant mnie po 20 minutach puścił. Powiedział, żebym wypoczął, bo widać, że jestem zmęczony. Przejechałem na zmieniającym się świetle. Ale uznał, że nie stanowiłem zagrożenia, powiedział Gąsowski. Aktorowi w końcu udało się dotrzeć do hotelu. Nie był to najlepszy początek amerykańskiego urlopu. Piotr Gąsowski miał jednak nadzieję, że najgorsze ma już za sobą. Piotr Gąsowski okradziony. Rozmawiał z fanami, gdy jakiś zakapturzony facet. Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego zadebiutowała na ściance. 15-latka wyglądała prawie tak samo, jak jej mama. Piotr Gąsowski uległ wypadkowi tuż przed spektaklem. Przeżyliśmy chwilę grozy, ale gąs to wojownik.